Bracia i siostry, po dwóch miesiącach czekania mamy nowy miesięcznik. Pewnie już wszyscy się zdążyli zaopatrzyć. A jeśli nie, to zapraszam tutaj do naszej gabloty po nabożeństwie. Jeśli zabraknie w kancelarii, jeszcze są te miesięczniki. A ponieważ jest to nowy miesiąc, to też i pewnie bracia nie zdążyli wszystkich ogłoszeń do końca przeczytać. Ja chciałbym do tych życzeń solenizantów tylko dołączyć najlepsze życzenia dla tych, którzy wczoraj i chyba dzisiaj, bo to dwa dni była uroczystość, obchodzili swoje 40-lecie małżeństwa. To jest siostra Genowefa i Zbigniew Gutkowscy. Dziękujemy Bogu za nich, szczególnie za ich zaangażowanie w zborze, za pracę i za to, że trwają razem. Trwają przez tak długi okres czasu. Wierzę, że będą trwać do samego końca, czego im z całego serca życzymy. O czym dzisiaj będziemy mówić, bracia i siostry? Ja myślę, że o Jezusie, prawda? Jako, że to jest ta centralna postać, wokół której skupia się też nasza uwaga i kiedy kierujemy nasze myśli, to właśnie kierujemy do tego, który jest tutaj jako pierwszy. On powiedział, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imię, tam jestem pośród nich. Jest na dzisiaj więcej niż dwóch, więcej niż trzech, a więc mamy tą stuprocentową pewność, że On jest dzisiaj wśród nas. I na Niego nasze oczy chcemy dzisiaj skierować. Chciałbym w związku z błogosławieństwem dzieci przeczytać pewien tekst, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale. A drugi rozdział to jest narodzenie Jezusa, prawda? Tak, ale przeczytamy tam wersety od 21 do 35, bo one dzisiaj będą stanowić podstawę naszych rozważań. Jeśli mamy Nowy Testament, otwórzmy Ewangelię Łukasza. Drugi rozdział chcę czytać od wersetu 21 do 35. Nie wiem, czy teksty będą wyświetlane, czy nie będą wyświetlane, będą. Ale zachęcam też do tego, abyśmy śledzili te teksty. Jest tam oczywiście mowa o rodzicach Jezusa i samym małym Jezusie. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę syna gorlic oraz dwa gołąbki. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rozłożył ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeca pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim, i błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Czytając historię Jezusa, najczęściej sięgamy po te, które mówią już o Jego dorosłym życiu. Mówią o Jego służbie, mówią o Jego nauczaniu, mówią o Jego mocarnych czynach, jakich Jezus Chrystus dokonywał. Ale dziś z okazji uroczystości błogosławieństwa dzieci chciałbym, abyśmy mogli zwrócić uwagę na życie w okresie, życie Jezusa w okresie Jego niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Określę niemowlęctwa, co jest naturalne. Jezus jeszcze nie miał wpływu na swoją przyszłość, ale jako ten szczególny dar od Boga dany został do rąk Jego ziemskich rodziców, to jest Marii i Józefa. To właśnie oni zostali przez Boga obdarzeni zaufaniem, by wychować swego pierworodnego, dbać o jego rozwój, dbać o jego wzrost oraz przede wszystkim kształtować jego wnętrze.
I pewnie nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że te same zadania Bóg daje każdemu rodzicowi, każdej parze rodziców, bo przecież rodzice są odpowiedzialni za życie dziecka, które pojawiają się w ich rodzinach. Są odpowiedzialni przed Bogiem za ich wychowanie, to jest oczywiste, za rozwój, za wzrost, a przede wszystkim są odpowiedzialni za kształtowanie duchowego wnętrza. Historia narodzin Jezusa jest nam bardzo dobrze znana. Co roku przypominamy jej szczegóły poprzez czytane słowo, śpiewane pieśni, które zwiemy kolędami, czy recytowane wiersze i opowiadanie. I to wielka radość w każdej rodzinie, gdy rodzi się nowe życie, gdy rodzi się dziecko. Niewątpliwie, chociaż narodzinom Jezusa towarzyszyły, jak wiemy, skrajne, niesprzyjające warunki, jednak radość z powrodu Syna Bożego, narodzin Syna Bożego, udzieliła się i rodzicom, a później i pasterzom, i męcom ze schodu, jak i również całym zastępem anielskim ogłaszającym przyjście na świat Jezusa, Zbawiciela świata. Moglibyśmy dzisiaj zapytać rodziców tych błogosławionych maluchów, które z nich nie jest przyczyną ich radości, ich szczęścia, ich dumy jako rodziców. Tak pewnie pozostanie przez długi czas, a może nawet i do końca życia, bo przecież teraz będą się cieszyć z każdej minki człowieka. Mały Jeremiasz taką minę zrobił w czasie błogosławienia, szkoda, że rodzice nie widzieli, ale może na zdjęciu będzie to uwidocznione. Tak? Będą się cieszyć z każdego uśmiechu dziecka, potem z każdego nieporadnie wypowiedzianego słówka, a potem jeszcze z pierwszych stawianych kroków. Ileż radości, ileż dumy przyniosą w okresie, kiedy ciut starsze będą popisywać się swoją dziecięcą mądrością, elokwencją, zabawnymi powiedzonkami czy też śmiesznym zachowaniem. Jednak jako rodzice, czy jesteśmy do końca pewni, co z naszych dzieci, co z naszych pociech wyrośnie w przyszłości? Jakimi będą owe maluchy w dorosłym życiu? Kim zostaną? Kim będą? Jak ułoży się im życie? Pewnie mamy swoje marzenia i oczekiwania w stosunku do swoich dzieci. Większość rodziców usilnie stara się, by ich pociechy miały się lepiej niż oni sami w ich własnym dzieciństwie. Wielu rodziców zrobi wszystko, by ich dziecko mogło posiąść odpowiednie wykształcenie, by miało przynajmniej to, co mają ich rówieśnicy, by nasze dzieci czy dziecko nie czuło się gorsze od innych dzieci w szkole czy na ulicy. Ambicją niektórych rodziców jest zaś, by dziecko chodziło na dodatkowe korepetycje, lekcje angielskiego czy innego języka, by zgodnie z talentami uczyło się grać na jakimś instrumencie, rozwijało się w kółkach zainteresowań czy wyżywało się w zajęciach sportowych. Czy to źle? Czy nie należy chwalić rodziców za taką postawę? Oczywiście chwała takim rodzicom, choć pewnie ze względów finansowych nie każdą parę rodziców na to stać. Chcę jednak zwrócić uwagę na to, co w moim przekonaniu jest dziś najbardziej zaniedbaną częścią procesu wychowawczego. Jeden z najbardziej znanych wersetów Pisma Świętego przy powieści Salomona powiada tak. Wielu z nas zna ten werset na pamięć. Przy powieści 22:6 powiada tak. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie w niej nawet w starości. Piękny werset. Ten werset powinien wypisać sobie każdy rodzic na lodówce czy na ścianie, aby o tym pamiętał codziennie. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie w niej nawet w starości. Oczywiście ten werset dotyczy nie tylko chłopców, dziewczynki również. Radą Słowa Bożego jest wychowanie dziecka odpowiednio do drogi, jaką chcielibyśmy, aby nasze dziecko w przyszłości chodziło i na tej drodze trwało. I działo się to tak, aby móc później oczekiwać tych dobrych rezultatów, tych rezultatów, które włożymy w dziecko, bo tu działa znane prawo siania i zbierania. Apostoł Paweł wiele lat później o tym prawie powie i też go znamy, ten werset z Galacjan 6:7, kiedy powiada Paweł, nie błądźcie, Bóg nie da się siebie naśmiewać,
albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Na czym wobec tego najbardziej powinno zależeć rodzicom wychowującym swoje pociechy? Na czym najbardziej powinno zależeć rodzicom wychowującym swoje dzieci? By żyły lepiej, wygodniej? By mogły się lepiej urządzić w życiu? By zdobyły odpowiedni majątek, wykształcenie, pozycję społeczną, odpowiedni zawód, najlepiej dobrze płatny? Czy na tym, by zrobiły życiową karierę w tej czy w innej dziedzinie życia? Bracia i siostry, zasada jest prosta, choć nie zawsze się sprawdza. Dzieci będą miały to, w co zainwestujesz. To dotyczy również stylu życia. Jakim jesteś rodzicem, takim najprawdopodobniej będą twoje dzieci. I to zarówno w dobrym, jak i w złym kierunku. My wiemy, że dzieci z rodzin patologicznych potem w dorosłym życiu mają wielkie problemy, bo same takie rodziny tworzą. Dzieci, w których domach była przemoc fizyczna czy psychiczna, w dorosłym życiu będą powielać ten sam sposób i styl życia. Dom rodzicielski jest pierwszym i najlepszym miejscem, gdzie kształtuje się osobowość dziecka. Zamiłowania i charakter rodziców mają ogromny wpływ na kształtowanie podstaw dzieci. Bo na przykład dzieci lekarzy często sami zostają lekarzami. Dorosłe dzieci często przejmują biznes swoich rodziców. Maniery i zachowania, szczególnie te złe, wyniesione z domu, często bywają obciążeniem dla nowo powstałych rodzin. Nawet i przysłowie nasze powiada, pewnie je znamy, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. Chcielibyśmy zatem spojrzeć dziś na kilka faktów z życia rodziny Jezusa i samego Jezusa. Jego narodziny były wyjątkowe. Maria jeszcze przed narodzeniem słyszała o swoim przyszłym synu wiele wspaniałych i dziwnych dla niej wieści. Anioł Gabriel, zapowiadając poczęcie i narodzenie Jezusa, powiedział do Marii takie słowa. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Również jeszcze przed narodzeniem Maria mogła słyszeć wiele wspaniałych słów i obietnic dotyczących jej dziecka. Tak jak już po narodzeniu słyszała dziwne rzeczy o swoim pierworodnym z ust pasterzy, a potem spotkanych ludzi w świątyni, to jest Symeona czy też Anny prorokini. Ewangelista Łukasz notuje słowa dotyczące reakcji Marii na te proroctwa o swoim synu. Łukasz pisze tak. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Czy to oznaczało, słysząc takie piękne słowa o swoim dziecku, czy to oznaczało, że Maria będzie biernie oczekiwać spełnienia tych wszystkich obietnic odnośnie swego syna? Czy czuła się w tym momencie zwolniona z pełnienia swoich matczynych obowiązków? Bynajmniej. Ciekawym jest natomiast to, na co szczególnie nie tylko Maria, ale również jej mąż Józef położyli nacisk w wychowaniu swego pierworodnego i jak i z pewnością następnych swoich dzieci, bo przecież takie posiadali. W Biblii nie czytamy o tym, że Maria z Józefem dbali szczególnie o to, by Jezusowi nie brakowało żadnej zabawki, by kupować mu najdroższe markowe ubranka, czy dbali o to, by przecież jako przyszły król według zapowiedzi anioła uczęszczał do najlepszej szkoły, uczył się języków obcych, a potem studiował zarządzanie czy też public relations. Ich zrozumienie dobrego wychowania wiązało się raczej z przestrzeganiem Bożych zasad sprecyzowanych w Bożym Słowie odnośnie życia ich potomka. Pewnie zdawali sobie sprawę z tego, że to jest najpotrzebniejsze i najważniejsze dla ich dziecka, kiedy będą uczyć go miłości do Boga Ojca, do jego świątyni, dziś powiedzieliśmy do jego kościoła czy jego zboru. Kochani, fałszywą mądrością jest, kiedy wielu rodziców w sprawach religijnych powiada tak, o, kiedy dorośnie mój syn czy moja córka, to sami zadecydują, jaka będzie ich przyszłość. Oczywiście chrześcijanami nie stajemy się automatycznie tylko dlatego, że urodziliśmy się w chrześcijańskiej rodzinie.
Każdy człowiek musi być świadomy swego wyboru. Każdy osobiście musi opowiedzieć się, czy chce, bądź nie chce kroczyć drogami Bożymi. Ale zadaniem każdego rodzica jest kształtowanie postawy dziecka, która pozwoli mu w przyszłości stać się takim, czy tym, jakim Bóg chciałby go widzieć. Inne pytanie brzmi, od jakiego więc okresu należy rozpocząć religijne wychowanie naszych dzieci? Co do rodziny Marii i Józefa czytaliśmy takie dość dziwne zdanie. Powtórzę je. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Obrzezanie było aktem zawarcia przymierza, włączającego chłopca w społeczność narodu wybranego. Był to akt potwierdzający przynależność do Boga. Widzimy więc, że Józefowi z Marią bardzo zależało na wypełnieniu tego aktu przymierza z Bogiem. W 8 dniu obrzezano dziecię i nadano mu zgodnie z zapowiedzią anioła imię Jezus. Przy okazji chcemy zauważyć fakt, że Boże rozkazy i polecenia były ważniejsze niż istniejąca tradycja. Tak jak w przypadku potem narodzenia Jana Chrzciciela, również Jezus otrzymał imię, które było z nadania Bożego, a nie według ówczesnych tradycji, by nazywać czy nadawać imiona zgodnie z imionami ojców w rodzinie. Pamiętamy to zamieszanie w związku z wybraniem imienia dla Jana Chrzciciela. Sąsiedzi i krewni sądzili, że będzie nosił imię po swoim ojcu, Zachariasz. Elżbieta jednak chciała nazwać go Jan. Wtedy rzekli do niej, nie ma w twojej rodzinie tego, który by nosił to imię. Ale został Jan, bo tak Pan Bóg powiedział, bo tak Pan Bóg zadecydował. Zarówno Zachariasz z Elżbietą, jak później Józef z Marią bardziej chcieli słuchać Boga i być Jemu posłuszni, niż ulegać jakiejś ludzkiej tradycji czy ludzkim zwyczajom. A z tym mamy dzisiaj problem. I z tym zmaga się wielu ludzi dzisiaj i również w naszym kraju. Czy iść za Bożym głosem, czy iść za tradycją? Czy iść za tym, co powiedział Pan Bóg, czy iść za tym? No bo tak wypada, tak wszyscy robią. Tradycja, zwyczaje często są ważniejsze od nakazów Bożego Słowa. I może to jest pierwsza lekcja dla każdego rodzica, by nie szedł za tłumem, by nie żył tak, jak wszyscy żyją, ale potrafił wyłamać się z tradycji, szczególnie wtedy, gdy jest sprzeczna z Bożym Słowem. Czytaliśmy również, że gdy minęły dni oczyszczenia u Marii, przyprowadzono dziecię Jezus do świątyni. W przypadku urodzenia chłopca był to okres 40 dni. Dla urodzonych dziewczynek to ten okres wynosił 80 dni. A więc zaledwie po 40 dniach dziecię Jezus znalazło się w świątyni. Rodzice przynieśli go, by poświęcić go Panu. I dzisiejsza uroczystość błogosławieństwa dzieci nawiązuje właśnie do tego zwyczaju. Żeby nie było żadnej niejasności, od razu powiem, że ani obrzezanie, ani stawanie przed Panem, czyli poświęcenie go dla Pana, nie było i nie jest chrztem dziecka. Jezus był ochrzczony nie z woli rodziców, ale z własnej, nieprzemuszonej woli jako dorosły, 30-letni mężczyzna. Dzisiejsze błogosławieństwo również nie jest chrztem, ale prośbą do Boga o siłę, mądrość w wychowaniu dziecka i poświęceniu go Panu. Maria z Józefem, według zwyczaju i prawa Bożego, przynieśli Jezusa do świątyni, by poświęcić go Panu, składając stosowną ofiarę. A był tam akurat człowiek imieniem Symeon. O nim czytaliśmy, a pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam, bo o nim Biblia powiada, że to był człowiek sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieci Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. I znów Maria z Józefem mogli usłyszeć słowa proroctwa o swoim synu, światłości, która oświeci pogan i chwałę ludu izraelskiego. Życie Symeona Pan Bóg przedłużał aż do tej chwili, kiedy jego oczy mogły ujrzeć Boże zbawienie przygotowane przed obliczem wszystkich ludów.
Szymon powiada, teraz już mogę odejść, gdyż moje oczy ujrzały Zbawiciela. Wierzę, że w tym wydarzeniu kryje się tajemnica, dlaczego Bóg i nasze życie przedłuża. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Bóg przedłuża nasze życie. Moglibyśmy sąsiadów zapytać, jeden drugiego w ławce, słuchaj bracie i siostry, dlaczego Bóg przedłuża twoje życie? Przyjacielu, dlaczego Bóg przedłuża twoje życie? Bo musi? Bo jesteś młody? Odpowiedź jest tylko jedna. Bóg pragnie, by nasze oczy, jak niegdyś Symeona, ujrzały Boże zbawienie. Byśmy osobiście spotkali się z żywym Jezusem Chrystusem i przyjęli zbawienie z Jego ręki. Spotkanie świątyni, najpierw z Symeonem, a potem z Anną, było wielkim przeżyciem dla Marii i Józefa. Tam w świątyni został przed nimi odsłonięty rąbek tajemnicy przyszłego życia ich syna, jak też ich samych. Niestety pobyt świątyni dobiegł końca. Teraz musieli wracać do swego miasta, do Nazaretu w Galilei, gdzie mieszkali. A Słowo Boże powiada tak. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu, a dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Pana. Opuścili świątynię w Jerozolimie, ale łaska Boża ich nie opuszczała. Zresztą co roku święto Paschy zjawiali się swoim dzieckiem w tym szczególnym miejscu, nie zaniedbali ani nie zapomnieli tego, że Bożym nakazem było, aby stawić się przed Panem regularnie. Ależ to Ewangelia, ktoś powie. No przecież ja też regularnie dochodzę do kościoła raz w roku. Piękna rzecz. Kochani, w Nazarecie była synagoga, tak zresztą jak w każdym innym małym i większym miasteczku. Zresztą Jezus potem jako dorosły wygłosił w niej pierwsze swoje kazanie i tam właśnie w Nazarecie regularnie co tydzień uczęszczali w czas nabożeństwa rodzice z Jezusem. Jakże to żałośnie wygląda, kiedy rodzice błogosławią swoje dzieci w kościele, a potem już nie mają czasu, chęci czy rozumu nawet, by przychodzić z nim regularnie. To dlatego ewangelista Łukasz napisał o nastoletnim Jezusie. Popatrzmy, jakie jest świadectwo. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jezus miał zaledwie 12 lat, jak później czytamy w Ewangelii, gdy w świątyni potrafił dyskutować i rozprawiać z nauczycielami Bożego Słowa, tak, że zdumieli się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. Ja nie wiem, czy Józef chciał, by Jezus został cieślą, by jego syn po nim przejął warsztat ciesielski, ale wiem, że razem z Marią nie zaniedbali tego, co najważniejsze w ich życiu, zadbali o to, aby ich pierworodny wzrastał w łasce i w poznaniu Boga. To uznali za najważniejsze w jego wychowaniu. Być może nie do końca rozumieli Boże plany odnośnie ich syna, ale w pełni mogli zaakceptować i zgodzić się z reakcją ich syna, który oświadczył, w tym, co jest Ojca mego, Ojca niebieskiego, ja być muszę. Nie znaczy to, że Jezus był arogancki w stosunku do swoich ziemskich rodziców. Wprost przeciwnie, jak powiada Biblia, był im uległy, ale to w ich rękach pozostała odpowiedzialność za wychowanie ich dziecka. Oni, dopóki był ich w domu, mieli wpływ na swoje dziecko. Dbali o to, co dla niego było najważniejsze, to, co było na pierwszym miejscu. Dom Marii Józefa, bracia i siostry, jest przykładem dla każdej rodziny wychowującej dzieci. Rodzice muszą zaszczepić w dziecku miłość do Boga i wychowywać go w Bożej karności. A potem już Jezus jako dorosły, kiedy nauczał, rzekł takie słowa, i pamiętamy te słowa, kiedy powiada do uczniów swoich, nie zabraniajcie przychodzenia dzieciom do Niego. Pamiętamy tą sytuację, bo opisują ją zarówno Mateusz, jak i Marek, jak i Łukasz. Czytamy tam według Marka takie słowa. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto bykolwiek nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił,
kładąc na nie ręce. To czasem faktycznie tak bywa, że małe dzieci przeszkadzają w nabożeństwie. Są rodzice, którzy z tego powodu zostają z małymi dziećmi w domach. Ale Jezus powiedział, do takich należy Królestwo Boże. I każdy, kto chce wejść do Niego, musi się uniżyć, musi się stać jak dziecko. Dlatego też powiedział, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Dla mnie te słowa Jezusa są ostrzeżeniem skierowane w pierwszej kolejności do rodziców, a też i do uczniów swoich dzieci, bo przecież dzieci, które są małe, same do kościoła nie przyjdą, nieprawdaż? Nie przyjdą. To rodzice powinni zadbać o to, by być z nimi na nabożeństwach. Cóż, kiedy tak się zdarza i tak czasem bywa, często bywa, że rodzicom się też nie chce przychodzić na nabożeństwa. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, powiada Jezus Chrystus. Bo kiedy nasze dzieci są już nastolatkami, to szukają różnych pretekstów, by nie być z Bożem. To zupełnie odwrotnie niż było u 12-letniego Jezusa. Rodzice szukali Go przez 3 dni, a on w tym czasie przybywał w świątyni, w miejscu, gdzie dzisiaj niejednemu z nas jest trudno wytrzymać nawet i przez 2 godziny. On tam spędził 3 dni. Rozmawiał z uczonymi w piśmie, dyskutował jako małe dziecko. To jest proces wychowawczy. Ten dorosły Jezus również uczył, by nie gorszyć maluczkich. Powiada, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca, który jest w niebie. I to jest następna lekcja dla dorosłych, dla rodziców. Nie gorszyć dzieci. Jakże to łatwo czasem przychodzi nam, rodzicom. Jak wcześniej wspomnieliśmy, małe dzieci bezkrytycznie naśladują dorosłych. A potem już jako starsze dzieci natychmiast mogą wychwycić wszelką obłudę u starszych, faryzeizm czy inne skrywane złe cechy, jakie my, dorośli, posiadamy. Chcielibyśmy, by nasze dzieci wyrastały na wierzące osoby, ale czy jesteśmy dla nich odpowiednim przykładem? Jakże rodzice, którzy rzadko bywają z Bożym, nie modlą się w domach czy w kościele, nie czytają Bożego Słowa, nie prowadzą przykładnego życia, mogą potem spodziewać się, że ich dzieci, kiedy dorosną, będą dobrze się zachowywać. Tu sprawdza się owa zasada, co człowiek sieje, to też i rządź będzie. Biblia dodaje, że jesteśmy jako dorośli bardzo mocno obserwowani i przez Boga, a nawet dodaje Biblia i przez aniołów, każdego dziecka, którzy w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca. Obyśmy tylko, bracia i siostry, potrafili wywiązać się dobrze z naszego rodzicielskiego obowiązku. Każdy z nas popełnia błędy. Również i mogę powiedzieć, w swoim życiu wiele błędów wychowawczych popełniłem. Ale Bogu dzięki, że Bóg jest łaskawy. Jeśli nasze dążenia idą w tym kierunku, aby dać dziecku to, co jest najważniejsze, to, co jest najistotniejsze w życiu, a dzisiaj o tym mówiliśmy, co jest najistotniejsze, to tylko dzisiaj możemy w modlitwie powiedzieć, Panie, zdasz to mnie osobiście, zdasz to mojej rodzinie. I niech takie osoby, które w ten sposób mówią, będą błogosławione. Amen. Tyś umarł za mój grzech, by pojednać z Ojcem mnie. Z nieba zszedłeś na ten świat i człowiekiem stałeś się. Zostawiłeś chwałę swą i Twój święty boski tron. Uniżyłeś Jezusie, bo tak bardzo kochasz mnie. Któż zrozumie miłość Twą, niepojętej łaski tron? Tyś poddał życie swe za tych, co ranili Cię. Tyś ofiarą stałeś się za całego świata grzech. Ty cierpiałeś za mnie tak, abym wieczne życie miał. Zrozumie miłość Twą, niepojętej łaski tron. Tyś oddał życie swe za tych, co
życie miał. Krzyż Twój dziś prowadzi mnie, Tobą tylko chlubię się. To Twa miłość sprawia, że ja tak bardzo kocham Cię. Nie muszę bać się już, Tyś Panem moim jest. Ty mieszkasz w sercu mym, moje życie w Twoim jest. Gdy już zrozumiem miłość Twą, niepojętej łaski tron, Tyś poddał życie swe za tych, co ranili Cię. Tyś ofiarą stałeś się za całego świata grzech. Ty cierpiałeś za mnie tak, abym wieczne życie miał. Któż zrozumie miłość Twą, niepojętej łaski tron, Tyś oddał życie swe za tych, co ranili Cię. Tyś ofiarą stałeś się za całego świata grzech. Ty cierpiałeś za mnie tak, abym wieczne życie miał. Od dziś, bo Tyś skałą moją jest. Prowadź dalej, Jezu, mnie, bym już nie potykał się. Tyś drogą, prawdą jest, Twej miłości, łasce swej. Pragnę w Tobie, Jezu, trwać, by na obraz Twój się stać. Tyś zrozumie miłość Twą, niepojętej łaski tron, Tyś oddał życie swe za tych, co ranili Cię. Tyś ofiarą stałeś się za całego świata grzech. Ty cierpiałeś za mnie tak, abym wieczne życie miał. Tyś zrozumie miłość Twą, niepojętej łaski tron, dał życie swe, tak jest, za tych, co ranili Cię i za mnie. Tyś ofiarą stałeś się za całego świata grzech. Ty cierpiałeś za mnie tak, abym wieczne życie miał.